Onet24, Łukasz Szelecki. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda wybrał Julię Przyłębską na nową prezes Trybunału Konstytucyjnego. Problem w tym, że zdaniem opozycji i wielu prawników stało się to niezgodnie z prawem. Wczoraj Przyłębska, jeszcze jako pełniąca obowiązki prezesa, zwołała zgromadzenie ogólne sędziów, które miało wskazać kandydatów na nowego prezesa prezydentowi. Przyłębska nie uwzględniła jednak faktu, że jeden z sędziów jest na urlopie. W związku z tym 8 sędziów odmówiło udziału w głosowaniu. Głosowało tylko 6 sędziów. Prezes wyciąga rękę do zgody, ale jednocześnie ostrzega i media, i opozycję. Jarosław Kaczyński razem z premier Beatą Szydło oraz marszałkami Sejmu i Senatu wygłosił oświadczenie dla mediów. Prezes PiS przypomniał, że posłowie opozycji podlegają prawu, w tym prawu karnemu. Mediom dostało się z kolei za to, że nie informują o tym, że działania opozycji mogą mieć charakter przestępczy. Podatkowa rewolucja? Nie teraz. Ministerstwo Finansów przecina spekulacje i informuje, że kończy pracę nad jednolitym podatkiem. Jak tłumaczy wicepremier Mateusz Morawiecki, kontynuacja prac nad tym pomysłem jest bezzasadna. Decydujący według Morawieckiego miał być tu interes przedsiębiorców. Podatek jednolity miał zastąpić składki na NFZ, ZUS oraz PIT jedną daniną. Tego rozwiązania bali się przede wszystkim właśnie przedsiębiorcy, bo wtedy przestałby istnieć 19% podatek liniowy. Anis A. jest poszukiwany przez niemiecką policję. Tunezyjczyk może być powiązany z poniedziałkowym zamachem w Berlinie. Tygodnik Der Spiegel pisze, że pod fotelem kierowcy ciężarówki użytej do zamachu znaleziono jego dokument tożsamości. Wynika z niego, że Anis A. urodził się w 1992 roku. Podejrzany też znany jest pod innymi nazwiskami. Dziennik Allgemeine Zeitung podaje, że podejrzany to Ahmed A. i że jego dokument został wystawiony w Nadrenii Północnej Westfalii. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.